Forbet. Legalne zakłady bukmacherskie. Powołanie do reprezentacji Polski to na pewno duże wyróżnienie. Dzisiaj odwiedziliśmy Janka w Uniejowie, porozmawialiśmy z nim, zobaczyliśmy jego trening. Jako ŁKS życzymy mu udanego występu w czwartek przeciwko Włochom. Wróciłeś do kadry Polski, mówiłeś, że byłeś na konsultacjach U15, teraz już kadra U20, można powiedzieć poważniejsza piłka. Cieszysz się z powołania? Na pewno się cieszę, gdzieś minęło 5 lat, odkąd ostatnio byłem. I na pewno cieszyło mnie to powołanie od trenera Magiery. Dużo się zmieniało? Na pewno dużo nowych twarzy. Zostało paru chłopaków, których kojarzę z tej właśnie U15. Ale tak jak mówię, większość twarzy jest nowych, którzy gdzieś grają teraz Ekstraklasa, pierwsza liga. Tak, ale są też zawodnicy z klubów zagranicy, z takich jak Chelsea na przykład, czy Bayer Leverkusen gdzieś. I na pewno można się dużo nauczyć też od takich chłopaków. A powiedz mi, jak tutaj spędzasz czas? Wczoraj mieliśmy mało czasu dla siebie tak naprawdę, bo przyjechałem. Późno przyjechałem. Przyjechałem, mieliśmy obiad, zaraz była odprawa, potem trening, kolejna odprawa, kolacja. A dzisiaj mamy zdjęcia, sesję drużynową, sesję pojedynczą, także na pewno tak będę dzisiaj spędzał czas.